Wartość złotego topnieje w oczach. Narodowa waluta traci kolejny dzień wobec euro, dolara i franka. Za głowy i kieszenie łapią się kredytobiorcy. W zdecydowanie lepszych nastrojach są eksporterzy. W Budapeszcie spotkali się dziś szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przedmiotem dyskusji była trudna sytuacja na wschodniej granicy Polski, polityka migracyjna Unii Europejskiej i wpływ ostatnich działań na sytuację gospodarczą wspólnoty. W rękach naszych adwersarzy jest coraz więcej instrumentów. Mój partner z Republiki Czeskiej, Andrzej Babisz, mówił o ETS. To bardzo ciekawe, szanowni państwo, że już dzisiaj ceny uprawnień do emisji tony CO2 oscylują wokół 70 euro. To jest cena niezwykle wysoka. Ona przekłada się bezpośrednio na wysokie koszty energii, a te przekładają się bezpośrednio na wysokie koszty życia, na inflację, która jest w wielu krajach Europy na poziomie bezprecedensowo wysokim. I drugi czynnik to ceny gazu. Ceny gazu, które są także manipulowane, są zresztą zgodnie z naszym zaleceniem Rady Europejskiej do Komisji, mają zostać zweryfikowane przez Komisję Europejską z punktu widzenia manipulacji rynkowych, manipulacji cenowych. Rząd pracuje nad pakietem, który ma ulżyć tym, których najbardziej dotykają rosnące ceny, poinformował dziś wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Dodał, że szczegóły przygotowywanych rozwiązań antyinflacyjnych zostaną przedstawione za kilka dni. Nie jest to kompletnie moją rolą, żeby wychodzić teraz przed szereg i przed informacjami ze strony rządu, cokolwiek na ten temat mówić. Kilka dni cierpliwości, myślę, i wszystkiego się na ten temat dowiemy, ale warto też, jeśli mowa o inflacji, przypominać, że również jednym z jej składników, czy jest ona efektem między innymi tego, że zostały podjęte bardzo szybkie, bardzo silne działania dotyczące ochrony polskich przedsiębiorców, ochrony miejsc pracy w czasie pandemii. Stany Zjednoczone nałożyły dziś sankcje na dwa powiązane z Rosją podmioty zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2, poinformował sekretarz stanu Antony Blinken. Na początku zeszłego tygodnia niemiecki regulator Bundesnetzagentur wstrzymał certyfikację spółki NS2 AG jako operatora gazociągu. Urząd uzasadnił, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. Według rosyjskiej prasy zwłoka oznacza, że uruchomienie inwestycji może opóźnić się do lata przyszłego roku. Nie 2088 zł, a 2275. Tyle pieniędzy na rękę otrzyma każdy polski emeryt po zmianach podatkowych w ramach ustawy Polski Ład. Oznacza to wzrost świadczenia o 187 zł, wylicza ZUS. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł od przyszłego roku wszystkie emerytury i renty zostaną zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 2,5 tysięcy zł brutto miesięcznie. Nie będą potrącane składki na podatek dochodowy. Potrącana będzie jedynie, tak jak dotąd, składka zdrowotna w wysokości 9%. Dodajemy, przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu tego roku po waloryzacji wyniosła 2544,54 zł brutto. Jej wysokość jest jednak znacznie zróżnicowana ze względu na płeć. Przeciętne świadczenie mężczyzn to 3184,20 zł, a kobiet 2127,81 zł. Dalszy ciąg spadków cen ropy na światowych giełdach paliw. To w reakcji na spodziewane ogłoszenie przez amerykańską administrację skoordynowanego uwolnienia zapasów surowca ze strategicznych rezerw. Teraz inwestorzy czekają, jaka będzie odpowiedź krajów OPEC+ na takie działania, informują maklerzy. Baryłka ropy WTI w dostawach na styczeń na rynku w Nowym Jorku kosztuje $75.88. Ropa Brent na rynku w Londynie w dostawach na styczeń wyceniana jest po $79 bez 7 centów. Nad uwolnieniem ropy ze swoich krajowych rezerw pracują też władze Chin. 6,9% rok do roku, o tyle w październiku wzrosła sprzedaż detaliczna w cenach stałych w Polsce. To więcej niż spodziewali się analitycy. Według ich obliczeń szacunek powinien wynieść 6,4%.
BGK będzie mógł udzielać gwarancji transakcji leasingowych do 30 czerwca przyszłego roku, wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o pomoc publiczną w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają bankowi na udzielanie takich gwarancji do 31 stycznia tego roku. Jak dotąd Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji transakcji leasingowych na łączną kwotę 48,5 miliona złotych. Dzięki nim instytucje finansowe udzieliły transakcji leasingowych o łącznej wartości 61,5 miliona złotych. Władze Rosji żądają od 13 zagranicznych koncernów technologicznych, by do 1 stycznia 2022 roku otworzyły swoje przedstawicielstwa w tym kraju. W razie odmowy grozi im blokada. Regulator mediów i internetu sporządził wykaz koncernów, które mają w Rosji ponad 500 tysięcy użytkowników w ciągu doby i od których urząd żąda otwarcia przedstawicielstwa. Na ogłoszonej liście znalazły się m.in. Google, do którego należy YouTube, Apple, Meta Platforms, właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, a także Telegram, Twitter, Zoom czy TikTok. Poczta Polska chce zatrudnić około 1,5 tysiąca pracowników sortowni oraz kierowców, którzy pomogą zapewnić terminowe doręczenie przesyłek przed świętami w związku z Black Friday, podała firma. Jak podano w informacji prasowej, ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, firma spodziewa się istotnego wzrostu popytu na usługi kurierskie i paczkowe podczas najbliższego okresu o co najmniej 60% w stosunku do miesięcy wcześniejszych. Pracownicy pocztowych sortowni przesyłek poszukiwani są przede wszystkim w Warszawie, Niepołomicach, Zabrzu, Łodzi, Wrocławiu i Komornikach, a kierowcy w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Gdyni i Katowicach. Umowę na opracowanie projektu budowlanego 4-kilometrowego tunelu dalekobieżnego dla kolei dużych prędkości w Łodzi podpisali dziś przedstawiciele spółki CPK z konsorcjum firm Metroprojekt oraz Sud Architekt Polska. Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Umowę wartą 59 milionów 800 tysięcy złotych netto podpisano na dworcu Łódź Fabryczna, gdzie ma zaczynać się tunel dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla KDP. Biegnący pod Łodzią 4-kilometrowy tunel ma być jednym z kluczowych elementów trasy kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią oraz Poznaniem i Wrocławiem. Stanie się on częścią linii kolejowej nr 85 w ramach tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania. Czas przejazdu koleją z Łodzi do CPK ulegnie skróceniu do 30 minut, Warszawy do 45 minut, zaś do Wrocławia i Poznania do 1 godziny i 10 minut.